Ua! Siemanko, czołem żołnierze, z tej strony Pietro aka John Rambo i witam was bardzo serdecznie 5 listopada w pierwszym gameplayu poświęconym Call of Duty Ghosts, a dokładnie trybowi multiplayer. Przed chwilą nagrałem 20 minut z sytej rozgrywki. Niestety okazało się, że zapomniałem podłączyć mikrofonu, więc nagrywam to po raz drugi. Mam nadzieję, że znowu będę na plusie. Ale zanim do tego dojdziemy, wejdziemy sobie w opcje graficzne i pokażę wam, na jakich ustawieniach graficznych gram. Plotki, od razu zdementuję plotki, iż ta gra wymaga do maksymalnych ustawień graficznych, nie wiadomo jakiej karty graficznej. Ja mam GeForce GTX 672 GB plus procesor i5 2500K, 3,3 giga podkręcone do 4,0 plus 8 giga RAMu i takie mam ustawienia graficzne. Działa mi od 60 do 90 FPS-ów na grę. To by było to. Przechodzimy do gry online. Stwórz żołnierza i pokażę wam ogólnie, co tu w ogóle gra proponuje i sugeruje. Przede wszystkim bronie. Na razie mamy, wiadomo, nóż bojowy. Dalej, możemy wybrać sobie karabin szturmowy, mamy ogólnie 8. Na tą chwilę mam tylko 2, czyli SC-2010 oraz SA-805. Można jeszcze mieć AK-12, Fada, Remingtona, MSBS, whatever that is, Honey Badger oraz RRX-160. Dalej, pistolety maszynowe, Bizon, CBJMS Vector, CRB znany oczywiście z Black Ops 2, Vepr, whatever that is, K7, podobno do MP5, MTAR X, z tego co pamiętam, MTAR był w Black Ops 2 jako karabin szturmowy, co tu robi w pistoletach maszynowych, tego nie wiem. LKM, Ameli M27ER, znany oczywiście również z Black Ops 2, LSAT oraz Chainsaw, piła mechaniczna plus, nie wiem, minigun, whatever. Kolejne to karabiny wyborowe, czyli MR28, MK14 EBR, czyli dla użytkowników i dla lubiących się w quickscope'ach idealne karabiny. Karabiny snajperskie, USR L115 Lynx oraz VKS z tłumiczkiem, bardzo ładny. Strzelby 4 sztuki, Bulldog FP6 MTS 255, TAK-12. No i oczywiście tarcza. Dalej, chcę może wybrać jednak jakiś karabin. Wytmy ten. I co możemy dobrać? Na tą chwilę możemy wybrać tylko i wyłącznie celownik oraz chwyt przedni. Nie wiem dlaczego to mi się nie zapisało, gdyż brałem już te ustawienia wcześniej, jak grałem. Mam w tej chwili, widzę, chyba rangę trzecią i 5 punktów, 5 żetonów, czy jak to tam się nazywa, wstecz. Więcej wybrać nie możemy. Z broni dodatkowej mamy pistolety M9A1, MP443 Gratch, P226, Magnum oraz PDW. Co on tu robi? Nie wiem. Zaliczane jest widocznie do pistoletów obronnych, że tak powiem. I wyrzutnie Custer, Panzerfaust i MK32. Tyle na ten temat. Jeśli chodzi o granaty, mamy ich, jak widzimy, 6. Semtex, nóż do rzucania, C4L1, czyli improwizowany ładunek wybuchowy przywierający do podłoża, C4 i miks chemikaliów, plus taktyczne, oto one. I lecimy dalej. Ja od razu uprzedzam, że nie jestem pro, jeśli chodzi o Call of Duty. Pogrywał sobie od czasu do czasu, ale w poprzedniej rundzie byłem na plusie, wprawdzie tylko 18 do 16, ale jak dla mnie to i tak dobrze. No i oczywiście perki. Gotowość, zręczne ręce, zręczność, maraton, stalker, szybkie wyciągnięcie, pewna ręka, refleks w biegu, silnoręki, likwidacja, niewidoczny, martwa cisza, incognito poza mapą, zwiad, palnożerca, raport sytuacyjny, wzmocnienie, nie to, nie chciałem wybrać, podsłuch,
tarcza ochronna, odporność taktyczna, skupienie, Itsu, szybka regeneracja zdrowia, odporność, wyposażenie, dodatkowy taktyczny, ofensywny, w pełni naładowane, ekstra dodatek, niebezpiecznie blisko, celny strzał, przesada, ping, bezkompromisowy oraz hazardzista i to jest wszystko. Pakiet uderzeniowy mamy, jak widać, 12 rodzajów, Satcom, Isu, Piesek, działko strażnicze, rakieta Trinity, hint bojowy, sęp, gryf, maniak, kolos, pilot śmigłowca i Loki. A kolosa, z tego co pamiętam, chyba z Modern Warfare 3. I to by było tyle, no przynajmniej na razie. Może zajmiemy się konkretną grą, żeby już nie zanudzać. Najpierw pokażę wam, jakie są ogólnie tryby gry, czyli deathmatch drużynowy, nakręcony, błysk, znajdź i uratuj, zarażony, likwidacja potwierdzona, dominacja, ścigany deathmatch, taktyka drużynowa, wojna lądowa, kocioł duchów. Aby sobie wyjdziemy na mój ulubiony tryb, czyli dominację i zobaczymy gdzieś, gdzie mnie przeniesie. Z tego co widzę, jest jeden głos na Fright. Nie jestem pewna, na tej mapie już chyba wcześniej grałem, chociaż nie mam tej pewności. Zobaczymy. No, wyważę w SMS-y faktycznie na tą. Aha, już za późno. I czekamy na rozpoczęcie gry. Pierwszy raz jak załączyłem grę, to pod koniec ładowania się mapy skraszowało mi. Nie wiedziałem, czy to wina grafiki, czy złych ustawień, czegokolwiek innego. Na szczęście okazało się, że przy powtórnym włączeniu rozgrywki wszystko się załadowało i ku memu zdziwieniu chodziło naprawdę płynnie. Niestety nie znalazłem tutaj opcji odpowiedzialnej za pokazywanie FPS-ów w samej grze, tak jak to ma miejsce w Black Ops 2. Także niestety nie będziecie w tej chwili widzieć FPS-ów, ja będę was informować co jakiś czas, ile mam w tej chwili, do 45. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że przynajmniej w moim przypadku, w momencie, gdy uruchomiłem grę, miałem spadek do 25, ale po kilku sekundach pojawiło się 45, czyli standardowo, jak to miało miejsce ogólnie u mnie w kodach. Ok, bierzemy Giverę. Mam nadzieję, że zbyt szybko nie padnę, bo to by było porażka. Mapa od razu mi się kojarzy z Modern Warfare 1. Ale widzę, że, nie, że myszka nie idzie, płyniemy delikatne lagi. Mam też nadzieję, że zbyt szybko też nie zginę. Przejmij? Broń? Mam też lagi, widzę, że mam lagi niestety. Jak widzicie, obraz mi skacze, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. To miała być dominacja potwierdzona, a jest jedno wielkie gówno, że tak powiem. Przede wszystkim myszka mi laguje, mam mikrolagi na myszce i to mi się niepokoi. Opuszczam grę, dziękuję, do widzenia. I poszukałbym sobie likwidacji potwierdzonej, chociaż już mnie to martwi, że dominacja, a chyba, że dominację włączę. Likwidacja potwierdzona. Już mnie to martwi, że mam delikatne mikrolagi. To była pierwsza gra, na której grałem, na której, z której mnie wyrzuciło i na której potem grałem moją pierwszą rundę, którą przerwałem, bo interesowało mnie tylko, jak to w ogóle działa, ale bardzo martwi mnie to, że miałem delikatne cięcia na myszce, co w znacznym stopniu utrudnia rozgrywkę, ponieważ nie mogę po prostu się normalnie odwrócić płynnie. Także mam nadzieję, że teraz się to zmieni, w co bardzo osobiście wątpię. Chyba, że przerwę nagranie, wyjdę z gry, wejdę jeszcze raz, bo w takiej sytuacji nie mogę. O, niby jest... No zobaczymy, niby jest teraz dobrze. To jest już typowa dominacja. No i działamy w takim razie. Jak mówię, na tej mapie jestem po raz drugi, co nie oznacza, że ją znam, bo jej nie znam, bynajmniej. Cały czas oczywiście obserwuję minimapę. A, tędy się nie przejdzie, tak czy siak. Cały czas tył. W tej chwili mikrologów nie mam. Wejdziemy sobie na górę, pokampimy, jak to przystało na koda, prawda? Może uda mi się kogoś zdjąć akurat. Wszyscy są chyba po drugiej stronie mapy, więc niewiele tu zdziałam, niestety. Komentować nie muszę chyba, bo każdy widzi, co się dzieje przecież, jakby nie było.
tutaj nie wejdę, bo tutaj oczywiście jest zablokowane, muszę wejść do góry. Ale przynajmniej tutaj działa mi ale dobrze, przynajmniej na razie, którego widziałem na mapie. Celuję się w miarę szybko, rozgrywka jest zbliżona... Ach! No niestety nie miałem szans. Rozgrywka jest zbliżona delikatnie do Black Ops, O, już mam spadek FPS-u do 38, znowu 49, 50. Pewnie na kogoś czeka. No przesuń się, człowieku! Ajajaj, cięcia, 33 FPS-y. Nie wiem, czy uda mi się kogokolwiek dzisiaj zdjąć. Oprócz siebie samego, oczywiście. W chacie chyba jest jakiś burdel. No, kogoś zdjąłem. Jest dobrze. Dawaj doktaka, świnio. Mój doktak! Świnio jedna, dawaj doktaka! Give me the fucking doktak, man! Nie teraz, kurda, ty śwido jedna. Ja chciałem doktaka sobie wziąć, co za wredna menda. O, tam kogoś widzę. Ale wątpię, że uda mi się go jeszcze zdjąć. Nie lubię chodzić środkiem mapy, ale w tych sytuacji nie mam wyjścia. Muszę jakoś stąd się wydostać. Dobra, zdjęty. Doktaga! No ty świnio jedna! Pozwolisz mi wziąć doktaga? O, pieski. Właśnie widzicie pieski, jak wyglądają. Ja stąd spieprzam. O, zakosiłem komuś znowu doktaga, widzę. No. Pieski sobie biega. Ją, skąd mnie zdjął? Aha, no tak. Jak będę na plusie, to będzie dobrze. To się będę cieszył. Aż kurde. Ale trafiłem go. U mnie to wyglądało punkt sekundy i padłem. U niego to wyglądało jako sekunda. Czyżby lack compensation znane jeszcze z Black Opsa 2? Jeśli tak, to może być nieciekawie. Nie idzie mi tak, jakbym sobie tego wymarzył, ale nie jest tak źle. Poobserwujmy sobie otoczenie. Szkoda, że na minimapie nikogo nie widać. Byłoby łatwiej. Staram się nie chodzić środkiem mapy, bo chcę mieć chociaż z jednej strony, że tak powiem, ochronę. Tam ktoś zdjął. Ta mapa już wiem, że mi nie przepadnie do głosu, to już widzę. Oczywiście nie trafiony. Oczywiście mnie trafił, bo co? No bo dlaczegoż by nie? Ja już byłem na dole, a ten mnie jeszcze zabił. Co w tym dziwnego, prawda? No, chociaż innego zabiłem. Ale i tak da się kogoś trafić, więc nie jest aż tak źle. Jest lepiej niż Black Ops 2 na pewno. Bo tamto mi tragicznie zawsze szło. Tu to chociaż kogoś trafiam. No, chciałem się położyć, ale oczywiście nie... O, cześć. Uuu. Dobra. Nie wiem, co to jest. Kurde, tu teraz dałem dupy, bo nie... Ja myślałem, że to jest radar. Chyba radar. Nie, od tyłu i tak bym nie miał. I tak bym nie miał szans, nawet gdybym nie włączał tego czegoś. Kimkolwiek to było. Ładuj. Asysta. Nie fajnie, chciałem zabić. A wyszło jak zwykle.
A, o góry? Czyżby nasz padł? No, chcesz się stąd wydostać! No, ale widzicie, jak działa ta gra. No, silnik graficzny jest przestarzały. No, zabij go w końcu. Silnik graficzny jest przestarzały, jak widać. Co widać? Dawaj, doktaga! Świnio! Awans! No i w sumie to by było na tyle. Wygraliśmy tym razem. Poprzednia moja runda była przegrana. Teraz to wygrałem. No nie jest tak źle, aczkolwiek 7 do 6 to tak nie za bardzo ciekawie, ale przynajmniej jestem na plusie. W moim przypadku jest to i tak sukces. Okej, to by było na tyle. Pierwsze wrażenia, gra się lepiej przynajmniej mi niż Black Ops 2 chociażby. Rozgrywka zbliżona bardziej do Black Ops 1. Tyle na ten temat. Mam nadzieję, że wam się gameplay podobał. Dzisiaj jeszcze się pojawi gameplay z kampanii, także obserwujcie mój kanał, komentujcie, oceniajcie, a my widzimy się już w kampanii. Mówił do was Pietro aka John Rambo, odmeldowuję się.